Mamy koło, znaczy oponę. Jedziemy teraz wymienić oponę, a po drodze jeszcze kurtkę dla Lucynki jedziemy zobaczyć do second handu. Kurwa, 40 prawie stopni, a my z kołem latamy po mieście. Znacie to? Sambor wszystko załatwi, nie ma problemu. Wszystko będzie na miejscu, ok. A my dalej tkwimy. Dalej tu tkwimy. Jesteśmy u mechanika. Ma nam wymienić oponę zaraz. Przypomnę. Za 300 zł starego kapcia. Za 300 polskich złotych. O nas ogólnie wyrzucamy takie opony. Tutaj kądzik musiał nabyć. No bo syf. Jego jeszcze gorszy. A najciekawsze jest to, że nam się dzień wydłuża i chyba ja nie wiem, czy my dzisiaj wyjedziemy. 37 stopni, jest 38, pokazuje. Jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. Mówię, to już jest nieźle. Jeździmy w spodenkach i w koszulce i nie dajemy rady. Nie wiem, co będzie, jak się ubierzemy, nie? Patelnia! No tak, chłopaki. Olej miałem wymieniony. Filterek też. Koło mam zrobione, wymienione. Przykręcona rama? Rama przykręcona. Szyby nie mam. No mam założoną nową oponę naprzód. I felga zgięta. Do Patagonii. Tak zasmarowali tu klejem, żeby nie leciała, bo nie? Tak mi się. Albo na pewno będzie dobrze, nie? Albo sprawdzali, czy. Stwierdzili, że objedziesz. No. Przestań, nie czepiaj się. Wiedzą chłopaki, co robią. No. A że koła nie ma. Co to? Mówią, Polak to i na drzwiach ostodoły poleci. Ale czy ja bym na tej kurwa oponie nie objechał tego? Wjechałbyś. No kurwa, to mówiłem mu, że objadę, ale patrz, tu coś siedzi w niej. Gwóźdź jakiś, patagoński gwóźdź. Się kurwa. Jest filtr powietrza jeszcze mój. O, czujnik wymienili, kurwa. Wszystko jest, nic nie ginie. A oprócz kurwa kurtki, którą nie mogę znaleźć Lucyny, ale może nie wziąłem. Nie wiem. Będzie dobrze. Co? Tutaj właśnie chłopaki nam pomagają naprawić oponę, bo już wszystkie warsztaty pozamykane. No i łapiemy powietrze od tira. Próbujemy.
Ot taki mamy klimat. Góry chcę, kurwa, w góry. No jestem na bazarku. Próbuję kupić opony. Ale to nie jest taki hop-siup. Na razie mam coś takiego, ale to jest chyba do roweru jakiegoś, kurwa. Co? Nie wiem, czy tak się wybieliśmy, co napierdalali. Właśnie mnie Piotrek opierdolił, bo kazał mi iść do sklepu po zakupy, a nie mógł sam włożyć, kurwa, koła, nie? I opierdol, kurwa, taki dostałem, że masakra, kurwa. Musi być, zawsze opierdol. Jeszcze mnie, kurwa, nie przeprosił za wodę. Kurwa, leje się ze mnie. Zapierdalaj, zapierdalaj. Maniek, nie chcesz, kurwa, mojego robić Volkswagena? A tu zobacz, kurwa, co się dzieje. Widzisz? Takie się, kurwa, robi. Mężu, wreszcie ruszamy. Co powiesz? Po dwóch dniach męczarni. Mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek. Kolejny. Już nie mam siły. Nie. Proszę. Rodzina w Tulichów zbiera się do wyjazdu. A jaki humorek u Konrada? Kółko, graniastek, czterokanciastek. Tak, skąd to było? Tak. To nie wiem, czy kupować to, czy...
Dobry. Chcesz? Jak odmówiliśmy wszystko na jego propozycję picia i powiedzieliśmy, że jeździ motocyklem, że komisja jest ryzyko, to on powiedział, że wystarczy do niego zadzwonić i możemy jechać. Dalej nie będzie problemu. Jest pięknie. Dojechaliśmy nad jezioro, ale jest malutki problem. Żeśmy się... Jak to mam otworzyć? Nie, czekaj, najpierw to trzeba go wyciągnąć stąd. Nie chciałam się rozebrać. Nie wiem, czy ja stąd wyjadę. Bardzo dobrze. My to, że tak nie, razie dobre woda. Ja wiem, że będziemy jeszcze dobrze. Hamsza! Na zdrowie. Przejechaliśmy pierwszy, dłuższy odcinek szutrowy przez przełęcz. Teraz sobie ludzka odpoczywa. Marzenka się wyciągnęła, leży sobie na trawce. Opala się. Czasy normalnie. Dziewczyny dały radę. Piotr smoczy głowę. Jalalabad do Kazarman. Do Kazarman, tak. To przełęcz jest z Jalalabad do Kazarman. Jak tam? Dobrze, źle pojechaliśmy. Źle pojechaliśmy? Dobrze. Widoki kozak. No. Albania się umywa. Nie? Kupa tylko. Robi. Thank you.
jak przybliżam, to mi się tak robi, mi się taki. Słuchaj, akurat Konrad, w takim społeczeństwie, no bo ten gościu... Dobrze wyposażony, nawet ubrania są. No chodź, jedziemy. Do czytania. Jedziemy. Idziemy? Wewnątrz, nie? No ja też nie. Też nie chciałbym z ludzką. Ani z Marzenką. Robimy spa. Kąpiecie się, tak? Nie, już jesteśmy po kąpaniu. Po kąpaniu z Fondy. Teraz jesteśmy w spa. Aha. Marzenka, tak się robi. Bardzo fajnie. Jesteśmy w spa, a za chwilę pójdziemy na melanż. Piotruniu, kąpiesz się teraz, tak? Tak, tak. Piotruś się kąpie. Uwaga. Piotruś się myje. Języczkiem. Już? Już. A teraz Piotruś jest w spa. Weź, co ty mi nakładasz? Chodź, Konrad, też coś twarz. Przyjechaliśmy, burza była z piorunami, ledwo co zdążyliśmy, tutaj nasze kibelki, osiołki nam pilnują kibelków, tu Marzenka w kurteczce, bo zimno, a tu nasze obozowisko, jurty, u Baisza, a jest Lucynka też w kurteczce. Pięknie położone miejsce nad jeziorkiem. Jest i Piotruś. Oczywiście zdjęcia robi. I co, Piotruniu? Nie wchodź na kat. Nie wchodzę. Hiperlapsa robię. Timelapsa, no właśnie, kurde, można było zrobić. A swoim nie zrobiłeś, co aparatem? Nie, bo tym się mieć lepiej stabilnie trzyma, nie? No piękny ten zachód.
taka droga, a on tu osobówko jedzie. Tak, Piotruś, czekamy. Weź mu powiedz do telefonu. Zatrzymaliśmy się na zdjęcie. Myjemy się? Myjemy. Chcecie jeść? Ja nie chcę. Nie wyżej tylko chodź. Tak, takie mamy przejście. Chłopcy są po drugiej stronie. Są po drugiej stronie chłopcy, tak? Ustawili nas. A my musimy teraz to przejść. Czy mój mąż bohater, zamiast podać rękę żonie w potrzebie, wziął kamerkę i nagrywa, bo to tak era YouTube, era Facebooka. Ja chcę tylko powiedzieć, co? Że mam 2 litry wody. Dały sobie dziewczyny radę, da. 2 litry wody w każdym bucie mam. Przygoda, co Marzenka? A oto stado baranów.
wielkie stado ciągnące się w nieskończoność, a wśród tego stada my dobrze się odnajdujemy nawet tutaj, szczerze, a szczególnie Konrad. Weź jeszcze raz pogadaj tym językiem. O. Patrz, na koniu jedzie. Jaki widoczek. Truś. Już. Tam my, tutaj my. Spali, tu my spali. Gdzie koń? A tam konik. Konik biegnie z panem i goni stado. A tam pieski. O, tu. Przez telefon gada. Tak? Tu zasięgu nie ma. Rówki jakie? Tankowanie na stacji. W drodze. W drodze do. Kodzik, jak to jest Sekul, tak? Jezioro. Turyst na lety, to pojedę. Sokol. A co, można zjeść? Zrób zdjęcie dla Andrzeja. Weź przerwij. Poczekaj, przerwij. Łuska, masz szybko aparat. Weź nagraj to, jak leje. Bo ja nie mogę oddalić się. Zdjęcie dla Andrzeja. Cofnij się jeszcze. Cofnij ale się. Ja widzę. Ja sobie zjebę z filmu, bo ja mam zdjęcie. Tankowanie. W Kirgistanie. A są w pole, garach nie, to benzyn nie. Nie ma w górach benzyny. Ale ja mam na 600 metrów. Ale ja nie mam, więc będziesz to ja do Biszkeku dojechał i wrócił to jeszcze. Dobra. Już. Jesteś pokręcony.